No i dowie, Monika i Marcin, rozwój jak współpracować z łaską, strona 117, praca z myślami. Gdy zaczniemy uważniej przyglądać się temu, co się dzieje w naszej głowie, ze zdumieniem stwierdzimy, że żartobliwie sformułowanie księdza Józefa Tischnera "kto mi myśli" jest jak najbardziej prawdziwe. Panuje nieuświadomione przekonanie, że myśli po prostu są jakie są i już. Nie ruszamy jednak dalej, jeśli nie zaczniemy robić porządku w naszym myśleniu. Sporo ludzi majstruje przy swojej emocjonalności, nie wiedząc, że to myśl, a nie uczucie. Poddaje się naszej woli, wobec tego można i trzeba zająć się własnym myśleniem. Próby modyfikowania uczuć są dla człowieka szkodliwe. Natomiast mamy prawo, a nawet obowiązek pracować z myślami. Próby modyfikowania uczuć są dla człowieka szkodliwe, natomiast mamy prawo, nawet obowiązek pracować z myślami. Trzeba koniecznie wybrać, co chcemy myśleć, a nie zgadzać się na to, by nam się samo myślało. Myśli, podobnie jak wybory życiowe, mogą przychodzić z prawdziwego lub fałszywego ja. Zdarza się, że ktoś ze zgrozą odkrywa, że nie miał wszystko, co do tej pory myślał o sobie, świecie i o relacjach z ludźmi, pochodzi z tego drugiego, zatrutego źródła. Przekonania na temat swojej małej wartości lub przeciwnie, zawyżanie wewnętrznych opinii na swój temat, przekonania na temat innych ludzi, świata i Boga, wszystko to może być produktem ja fałszywego. Po czym to poznajemy? Weryfikacji dokonujemy, sprawdzając zgodność własnych myśli z prawdami uniwersalnymi i prawem naturalnym. Dla chrześcijan będzie to Słowo Boże. Czy to, co myślę, jest zgodne z tym, co powiedziałbym o mnie i o innych i o świecie Bóg? Jeśli myśli nie zgadzają się z objawieniem, uznamy je za pochodzące z ja fałszywego. Jeśli są z nim zgodne, określimy je mianem myślenia prawdziwego. W ujęciu psychologicznym prawdziwe myślenie prowadzi nas do miłości i rozwoju, w przeciwieństwie do myśli dyktowanych przez ja fałszywe, które zahamowują nasz rozwój i uniemożliwiają miłość. W teologii duchowości myśli zjawa fałszywego często są określane jako kuszenie. Dla wielu szkół terapii pomysł na pracę z myślami jest nie do przyjęcia, ponieważ uważają ją za ingerencję idącą zbyt daleko w życie klienta. Według nich terapeuta powinien zachowywać postawę neutralności światopoglądowej, ponieważ prawda jest względna, pacjent konstruuje swój własny świat itd. Mamy tego świadomość i rozumiemy te założenia. W naszej koncepcji, którą nazwaliśmy chrześcijańską terapią integralną, uznajemy istnienie prawdy obiektywnej. Świat ma górę i dół, istnieje dobro i zło. Pewien sposób myślenia jest zdrowy i prawidłowy, a inny nie. Pewne postawy życiowe prowadzą nas ku większej miłości, wolności wewnętrznej, rozwój, a pewne zatrzymują nas w miejscu, a nawet nam szkodzą. Według tej terapeuta nie powinien się wahać kazaniu błędnego myślenia, na przykład teologicznego czy z dziedziny psychologii. Z naszego doświadczenia wynika, że proces neurotyczny bardzo często oparty jest o błędne rozumienie miłości, relacji międzyludzkich, wolności i religii. Wiele osób czuje znaczącą poprawę lub nawet całkowicie zdrowieje, gdy zmieni sposób myślenia. Choć jesteśmy chrześcijanami, naszą terapią proponujemy także osobom niewierzącym, które jednak są gotowe przyjąć założenie, że w świecie istnieje pewne prawdy mające charakter uniwersalny. Podczas terapii nie dyktujemy nikomu, w jaki sposób ma żyć. Powinien pan zmienić pracę, ani kiedy jaką decyzję ma podjąć. Najwyższy czas wziąć ślub. Nie chcemy i nie możemy przyjmować odpowiedzialności za życie człowieka. Mamy go bowiem prowadzić ku dojrzałości, jednak ukazujemy kierunki rozwoju, konieczność zmian oraz ewentualne konsekwencje ich zaniechania. Z Bogiem 119.